Pismo trafiło do nas rano. Każdy z nas pracuje, ja pracuję. Musiałam się i tak zwolnić, żeby móc to spotkanie poprowadzić. W związku z czym nadal się zastanawiam, jak się mam ustosunkować. Natomiast no, pismo wybrzmiewa bardzo radykalnie, że w ogóle nie włączamy się w taki sposób, nawet nie sposób, tylko że odcinamy się od tego spotkania i nie będziemy, w ogóle nie będziemy realizować tych postulatów. Mam nadzieję, że to był taki emocjonalny i radykalny zwrot i że tak naprawdę nie to mieli na myśli wójtowie i burmistrzowie, że się trochę zastanowią nad tym dobrem, nad którym jednak trzeba popracować, którym jest Szpital Śląski. Ja lubię jednak patrzeć na to, że konflikt nie jest tylko katastrofą. Konflikt też rodzi kreatywne, ciekawe podejścia i obyśmy wykorzystali ten, no te, powiedzmy taką katastrofę, czy też ten deficyt, czy ten właśnie problem w kierunku myślenia uwspólniającego dany problem. Czyli to, w czym my pewno będziemy czuć się, może nie specjalistami, ale jakby, że tam możemy przypominać się, to właśnie to, żebyśmy wyszli z tych naszych miast i budowali jednak porozumienia formalne, ale też nieformalne, międzygminne. Bardzo trudne spotkanie. Ja się czuję wyczerpana, ale myślę, że mam nadzieję, że to nie jest wyczerpanie na próżno. Mam nadzieję, że mimo wszystko, jak to zostało powiedziane, został włożony kij w mrowisko, czyli w ogóle zaczęło to być problemem powiatowym dzisiaj, a nie tylko Cieszyna. Myślę, że to bardzo mocno wybrzmiało i to jest jedna z tych ważnych rzeczy, że w ogóle być może dzięki temu spotkaniu w ogóle mieszkańcy zaczną widzieć, że szpital nie jest tylko czymś, co użytkują, ale też jest zespołem problemów i że ze względu na ustawodawstwo nie ma najlepszej sytuacji. Nasz taki główny wniosek pozytywny to to, że jest wola prowadzenia dalej rozmów międzygminnych, czyli na poziomie powiatowym. W tej chwili będziemy, rozumiem, formułować pismo czy wniosek taki, który zostanie skierowany do starosty powiatowego, tak żeby właściwy tor przyjęła dalsza praca nad rozmowami, czyli żeby zakończyło się jednak jakimiś postulatami, które mogą wejść w życie. Zwróciliśmy uwagę podczas tego spotkania, że tu nie chodzi wyłącznie bezpośrednio o finansową pomoc. Oczywiście ta jest ważna, ale to nie jest jedyny problem. Jest znacznie ważniejszy problem, jak zbudujemy politykę wobec szpitala w takim długofalowym trwaniu, tak? Czyli czy na przykład myślimy o zmianie rynku pracy w związku z rosnącym problemem geriatrii, czy w ogóle starzejącego się regionu. Czy myślimy o pewnym, nie wiem, no jakby kierunku wspierania pewnych oddziałów, bo one są bardziej niż inne potrzebne. Wielu rzeczy nie zdążyliśmy dzisiaj powiedzieć. Jedno jest pewne, chcemy zobaczyć kwestie diagnozy, inwentaryzacji związanej ze szpitalem i będziemy dalej rozmawiać. Kto, w jakim składzie, w jakim klimacie i tak dalej. Być może okazuje się, że dzisiaj mimo tendencji na całym świecie zarządzania miastami, gminami, jednak bardziej sieciowo niż hierarchicznie, okazuje się, że jesteśmy w takim, tkwimy w bardzo takim tradycyjnym, żeby nie powiedzieć konserwatywnym modelu zarządzania miastami, czyli że ktoś może coś powiedzieć, o czymś zdecydować, a ktoś już nie. Natomiast no, wydaje mi się, że my jednak stoimy na stanowisku, że obywatel jest tak samo istotny w tym wszystkim i on ma prawo współdecydować. Mam nadzieję, że ta inicjatywa nie pozostanie na tym etapie tej sali, tylko rzeczywiście stanie się powodem do tych kolejnych skutecznych spotkań.